Witamy na kanale Grad Plus. Siemanko. Dzisiaj druga część testowania magnesu neodymowego, który dostaliśmy od Sensei Pro. 500 kg. Udźwig do 500 kg. Testowaliśmy uchwyt boczny na piekiełku, na takim stawie, który możecie zobaczyć w poprzednich filmach. I teraz testujemy uchwyt górny, czyli studnia. Tak, kolejny odcinek poszukiwań studni magnesem neodymowym. W poprzednich widzieliście, co tam powypadało. Były ciekawe i nieciekawe rzeczy. Na tym razem co będzie, to się okaże. Oglądajcie. Oglądajcie. Lecimy. Coś, słuchaj, że się złapało. Widzę, to wiadro jest. O, i mamy wiadro pierwsze chyba. Ale ciężko je będzie, bo jest napełnione wodą i magnes się czepia, muszę je przekręcić. Powoli, powoli. Najlepiej byłoby... Dwoma może spróbujemy. Dwoma spróbujemy? Magnesami, no. Ale drugi. No, spróbujemy wyciągnąć to wiadro właśnie zaraz pani tutaj. Mhm. Woda dobra jest. O, jest. Jest. Dwoma to jest mocniejsza moc, to. Ono jeszcze wodę ma. Kurwa, to mocno. Czekaj, powoli, powoli. No już się wydało to. Proszę, tylko za uchwyt. Jest! Udało się. Ale zobacz, jak zapało, zobacz. Dwa magnesy ścisnęły uchwyt. I takim patentem, o, widzisz? To nie... Elegancko. Ten to był taki... Jeszcze inne, tak? Takiego cienko, duże wiadro. Takiego cienko, a to co jest... To jest jakieś inne jeszcze. Musi być jeden. To jeszcze będzie tam pewnie. Dobra, to próbujemy. Ja nie, to nie mój, ja nie wiem, co to jest. O, dobra. Ten do studni dobry był, płaski. Tak, dobra, go właśnie, ten. No, taki właśnie... Mówi pani, że jeszcze jedna studnia gdzieś jest. Tak? Jest, kolejne wiadro. Wiecie co, ale fajne. Były elementy, o. Ale srebra to tam były. Te wiadro może dużo, dobra. Dużo przeszkadzało nawet teraz, wiesz? Jest. Kolejne, to było to? Daje pani je? Rudę trochę ja się zrobiło. Pani chyba. Że 30 lat leżało. No, to już to starsze. Ale parę lat już tak się zrobi. To chyba chcę. Było by takie błyszczące, nie? To pewnie mogło się już zardzewieć. A, może to jest ten. To jest to, pewnie. To będzie to. No i dobra. No właśnie. O, Jezu, takie, ale ile lat to Jedynie taki, no, gwóźdź. Kilka. No i tym razem tylko taka blaszka. O, coś mamy tutaj. Akurat. Co to jest? To już kota może karmić. Może i tak, nie miska na kota. Tu już kamienie w środku, taki muł tam jest. To jest beton. Nie, muł. Już tak właśnie w studni się zebrał. Ale jakaś miska może być właśnie na kota, czy coś. Jest kolejne wiadro. Trafili kan. Coś innego idzie. Tak? Chyba. Albo to lina. Tak, coś... No zobaczymy. Właśnie, no, wiadra. Tak, uchwyt się urwał od wiadra. Związany był, widać, że obwiązywali go może dla wzmocnienia. I jeszcze wiadro tam leży obok. No i właśnie czekamy jeszcze na to wiadro. Mamy to. Uwaga, powoli, powoli. Jest, kolejne wiadro. W końcu się udało. Dwoma magnesami poszło. No i tu pani będzie zadowolona, bo akurat zbiera te wiadra sobie tutaj. Kiedyś się potopiły w tej studni. Także oddamy je tutaj. Tutaj nie chciał się przyczepić. Tak, przez to, no. Tu też lepiej. Tu też, słabiutko, bo to takie jest, o. Aluminium? Ale może aluminium tutaj jest, tutaj nie? Tylko tutaj łapie. Jasne, dlatego tak ciężko było. No. I to chyba będzie to, bo pani właśnie mówiła, że to by było takiego właśnie koloru jak to wiadro, nie? Tak, także to właśnie o to jej chodziło tutaj. Ej, dobra, to na tyle z tej studni. I może pani wziąć sobie. Tak, jeszcze jedno. Może to o to pani chodziło wiadro. Bo to jest takiego koloru jak to właśnie. Jeszcze było co? Tak, jeszcze to było. I w środku takie coś, o. To może dla kotów, nie? Jakaś miska czy coś. Poszukiwania w studni już zakończone. Widzieliście, było to co było. Było tam kilka wiader, która właśnie, tam pani, która tam właśnie mieszka obok, zgubiła je tam w przeciągu tam poprzednich lat. Wiadra po prostu je oddaliśmy, powiedziała, że jej się przydadzą. No i o to właśnie chodzi. Dokładnie, o co chodzi? O to chodzi, że właśnie szukamy studni wśród swoich znajomych, oni pytają też po prostu albo polecają nas. Jeździmy po takich studniach, odwiedzamy ludzi, zwiedzamy różne miejsca, no i penetrujemy magnesami te studnie. I śledźcie dalej naszą inicjatywę z magnesem studni, także to już na tyle dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie, subskrybujcie.
I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Cześć.